Siema, siema, siemanu! Witam na moim kanale, z tej strony Sado. A w dzisiejszym filmie odpowiadam na wasze pytania, które zadawaliście na Facebooku, na Instagramie, bo zrobiona była ankieta. Mam nadzieję, że się spodoba. Napiszcie w komentarzu swoje pytania, zrobimy kolejny Q&A. No i oczywiście co? Wbijamy 60 łapeczek, 60 łapek, 60 łapeczek! Wbijamy subskrypcję na tym kanale, zbliżamy się już prawie 3,5 tysiąca subskrypcji, więc musimy wbić w tym roku 5 koła. Musimy być. 60 łapek, subskrypcja na tym kanale, zapraszam na Instagram, który będzie w opisie i na ekranie, na grupkę na Facebooku Animale Sada. No i co? I lecimy z Q&A. Pytanie pierwsze, czy masz dziewczynę? Sado, czy masz dziewczynę? Mam dziewczynę? Nie mam dziewczyny, nie chce mnie żadna, nie chce mnie żadna. No nie chcę, jak chce mnie jakaś, podoba mi się jakiejś dziewczynie, pisz na Instagramie sadopologa30, a na pewno odpiszę ci. Skąd pomysł na nazwę kanał Sado TV? Pomysł na kanał Sado TV, już ci mówię. Od nazwiska Sadowski. Sadowski, miałem też ksywę Sado, a TV dodałem, bo nie wiem, widziałem dużo streamerów, że mają na przykład TV na końcu, no to dodałem, czemu nie? Piwo czy wódka? Ogólnie jak już idę na jakąś imprezkę, domówkę czy coś, w gronie lepszym, swoich przyjaciół, swoich najlepszych znajomych, to wolę się napić zazwyczaj wódki, ale jak już tam mam ochotę sobie gdzieś tam napić tego piwa, coś tam w barze czy coś, to wolę już to piwko, więc ogólnie wódka, ale piwko też nie jest złe, no. Chciałbyś się wybrać w podróż dookoła świata. Wiecie, duży portfel trzeba mieć. Gruby portfel przede wszystkim, gruby portfel. Co do tego, no myślę, że konkretny projekt by to był. Pytanie. Siema, chciałbyś zawać na filmę? Bardzo fajne pytanie, lecz odpowiem bardzo szybko. Jest to niemożliwe teraz. Mam za mało subskrypcji, za małą widownię. Dopiero skręcam się, jestem za młodym Jupiterem. Więc powiem to tak. Jeśli zostawisz w tym momencie łapeczkę, subiczka, komentarz, pomożesz mi w tym, żebym mógł wystąpić na filmie. Bo to dzięki wam. Ktoś może wystąpić na FMA, bo to wy jesteście widownią, to wy sprawiacie to, że dana osoba będzie mogła wystąpić na danej rzecz, na danej gali. Pytanie następne, czy nagrasz vlogi, co robię na co dzień? Powiem tak, takie daily vlogi, tak? Myślę, że ponagrywamy coś, że nie wstaję, tu na trening, tu idę zjeść, tu coś tam, tylko w taki weekend, dobra sprawa, nie? Iść na zakupy, tu do fryzjera, no, myślę, że dobry pomysł i myślę, że nagramy nie jeden, więc drugi wizu, tak, będzie. Pytanie następne, czego się boisz najbardziej? W swoim życiu. Najbardziej w swoim życiu boję się duchów, wierzę w duchy, w zjawy. Myślę, że też się boję swojej śmierci, bo nie wiem jak to jest, jak to w ogóle wygląda, więc no myślę, że śmierć jest taką, myślę, najbardziej i dla większości osób coś czymś strasznym, czymś, no najbardziej straszniejszym mi się wydaje, no bo zamykasz oczy, by chwilę cię nie ma, co jest dalej, nie? Człowiek i tak dalej jakby żyje, ale u góry, nie wiem, no nie wiem, no boję się, nie? Surprise, motherfucker. No to dziękuję byczki za konkretne pytanie. Wybrałem najlepsze pytania. Pamiętamy, w komentarzu piszemy pytania, które chcecie zadać. Zrobimy następne Q&A niedługo. A lub na Instagramie napiszcie. Zapraszam też na Instagrama sadopologa30 i na grupkę Animale Sada. Pamiętamy o łapeczkach, subskrypcjach i o live'ach, bo są prawie codziennie. Dzięki, trzymajcie się. Elo.